Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. Ten początek utworu Ziemia Jałowa pasuje jak najbardziej do tego, co niemal co roku dzieje się podczas zawodowych wyścigów kolarskich w tym właśnie miesiącu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No i poza Paryż-Roubaix najważniejszym wydarzeniem początku kwietnia była niewątpliwie kraksa, bardzo poważna kraksa na wyścigu dookoła kraju Basków. O tym, a także o innych podobnych wydarzeniach, o ich kontekście, o ich znaczeniu, o konsekwencjach, o próbach rozwiązania opowiem Wam dzisiaj. Pomyślałem nie tylko ze względu na troszkę nadmiar obowiązków zawodowych, ale także ze względu na chwilę oddechu i przemyślenia pewnych spraw. Pomyślałem, że odczekam kilka dni od zakończenia wyścigu dookoła kraju Basków. Ja wiem, dobrze wiem, że coś, co nie jest skomentowane w ciągu minut po danym wydarzeniu obecnie zanika w niebycie. Natomiast realnie rzecz ujmując, ta paskudna kraksa właśnie w kraju Basków, ona będzie miała długoterminowe konsekwencje i rzutować być może nawet na cały sezon. Na cały sezon, a kto wie, czy nie dłużej. Zatem po kolei. Oglądaliście, wiecie, jak to wyglądało, wiecie, co się działo na wyścigu dookoła kraju Basków. Wiecie, że w zasadzie ta tygodniowa etapówka wyklucza z rywalizacji w najbliższych tygodniach, a być może stawia pod znakiem zapytania udział w niej Jonasa Vingegaarda. Zatem no to jest super poważna rzecz. Jakby psuje wiosnę Remco Evenepoela, być może, ponieważ Belg ma nieco mniej napięty kalendarz przed Tour de France, być może, a także no, jest chyba pod troszkę mniejszą presją, a przede wszystkim na jego obrażenia są mniej poważne. Zatem start Evenepoela w Tour de France jest pod mniejszym znakiem zapytania. Pod najmniejszym znakiem zapytania jest start Primoża Roglicza. Jay Vine wstał dopiero po operacjach, dopiero po 5 dniach, o ile się nie mylę. Ale to i tak, no, współczesna medycyna tak naprawdę czyni cuda i tak szybko jak obecnie sportowcy wracają po straszliwych urazach do zdrowia jest imponujące, bo ta kraksa wydarzyła się na czwartym etapie wyścigu dookoła kraju Basków 4 kwietnia. Dziś jest, kiedy to nagrywam, jest 11. Po drodze był Paryż-Roubaix. No i wydawałoby się, że to właśnie, tak jak wspomniałem, gdzieś tam odeszło w zapomnienie, no ale nie. Bo ta kraksa była naprawdę spektakularna. Kraksa, trudno nazwać kraksą. Przez kraksę raczej rozumiemy sytuację, kiedy w rozpędzonym peletonie kolarze upadają jeden na drugiego. Tutaj był to albo źle zabezpieczony, albo źle oznaczony zakręt, który miał złą nawierzchnię. W ramach kumulacji jakby nieszczęścia wynosił zawodników nawet nie na łąkę, ale przed łąką był rów wybetonowany z przepustem. I tutaj oczywiście na myśl przychodzą wszystkie tragiczne historie związane z sytuacją, kiedy zawodnik w taki przepust uderza. Kończy się to albo no, tragicznie, tak jak w przypadku Bjorna Lambrechta na Tour de Pologne, ale Karol Domagalski no, uniknął śmierci, można śmiało powiedzieć, cudem po wypadku na małopolskim wyścigu górskim, więc też uderzając w przepust, no tutaj do tragedii na wyścigu dookoła kraju Basków tak naprawdę było niedaleko i
No właśnie, czy można mówić, że było niedaleko do tragedii w sytuacji, w której na przykład Jonas Winegor kończy ze złamanym obojczykiem, z połamanymi żebrami, z odmą płucną, kiedy Jay Vine ma złamane trzy kręgi, kiedy Steph Curry również jest bardzo, bardzo poważnie poturbowany. To są wszystko obrażenia, które przy odrobinę jakby w większym, gorszym zbiegu okoliczności mogą się skończyć kalectwem lub śmiercią. No, warto powiedzieć, że dużo szczęścia miał Primož Roglič, który skończył tylko z monstrualną ilością obrażeń. Tutaj nie polecam tak naprawdę, no ale jeżeli Was to interesuje, to na jego Instagramie Primož wrzucił zdjęcia zestawu środków opatrunkowych, których obecnie używa, także całego ciała poklejanego plastrami żelowymi, bandażami i tak dalej. No, wygląda to wszystko okrutnie. No i właśnie, do czego zmierzam, bo to jest sytuacja, którą znamy, zanim przejdę do kwestii medialno-komentatorskich, które też tutaj są dosyć istotne. To można do tego podejść z kilku perspektyw. Po pierwsze, i od tego zacząłem, tak, kwiecień jest miesiącem okrutnym. Kwiecień jest miesiącem, w którym presja na kolarzy jest bardzo duża, ale kiedy też jest bardzo wiele bardzo prestiżowych wyścigów rozgrywanych w bardzo trudnym terenie. I od tego bym zaczął, to znaczy wiosenne klasyki, którymi się ekscytujemy, ale także wiosenne etapówki. Rozgrywane są w bardzo trudnym terenie. Po pierwsze, są wyzwania w postaci bruków w Belgii, szutrów we Włoszech, stromych, krótkich podjazdów i zjazdów krętych, często prowadzonych przez jakieś mniej uczęszczane drogi, no bo mniejsze wyścigi, nie takie jak Giro czy Tour de France, często odwiedzają właśnie te mniej eksponowane tereny, choćby z tego względu, że mniejsze wyścigi to mniejszy budżet, mniejsze wyścigi to mniejsze zainteresowanie, mniejsze regiony, które mają mniejsze budżety reklamowe i tak dalej, mniejsze budżety na remonty dróg. Więc to wszystko jest tak naprawdę ze sobą połączone. Nic dziwnego, że no od największych wyścigów oczekujemy największego poziomu zabezpieczenia. W kraju Basków z tym zabezpieczeniem bywa różnie. W zasadzie co roku pojawiają się jakieś zastrzeżenia dotyczące złego zabezpieczenia, podobnie we Włoszech, ale podobnie zdarza się nawet na Tour de France. I tutaj przywołując Tour de Pologne i przypadek tej straszliwej kraksy z udziałem Grenfellena i Jakobsena w Katowicach, gdzie było wiele błędów ze strony organizatorów, ale z drugiej strony można śmiało powiedzieć, znaczy to nie powinna być w żaden sposób licytacja. Więc jeśli ktoś tutaj szuka jakiejś obrony czy usprawiedliwienia, to można śmiało powiedzieć, że takie rzeczy zdarzają się na o wiele jakby bardziej prestiżowych, większych wyścigach z większymi budżetami, czy starszych, czy bardziej eksponowanych niż Tour de Pologne. Z drugiej strony uważam, że bez względu na rozmiar wyścigu, zakładając, że jest to oczywiście nie jakiś faktycznie mały, regionalny klasyk czy etapówka robiony na totalnie polepionym budżecie, tylko jeżeli mówimy o World Tourze, o wyścigach wyższej kategorii z Touru Europejskiego Kontynentalnego, to każde, bez względu na lokalizację, bez względu na organizatora, na sentyment, na przywiązanie, układy sponsorskie, redakcyjne, każde takie uchybienie powinno być tak samo piętnowane, po to, żeby w dyskursie publicznym kwestie bezpieczeństwa były obecne. Z drugiej strony, to jest to ryzyko i to jest brutalne to, co mówię. To ryzyko jest niestety wpisane w ten zawód i to ryzyko no, jest nieodłącznym elementem kolarstwa. Kolarstwa szosowego, kolarstwa górskiego, ekstremalnego. To jest sport, gdzie zawodnicy, zawodniczki obcują faktycznie z żywiołem, z outdoorem, z infrastrukturą, są wystawieni na ekstremalne warunki pogodowe, choć właśnie jest protokół ekstremalnych warunków pogodowych. Co więcej, niektóre rzeczy, które wydawałyby się w normalnych okolicznościach zupełnym absurdem, jak jazda po bruku, jak jazda 100 km na godzinę
w lajkrowym ubiorze po górskich serpentynach, jak finisze 80 km na godzinę między barierkami. Wydają się być w normalnych, tak z boku jak na to popatrzeć, wydają się być absurdalnym, ale są solą tego sportu i kolarstwo, mimo że wiele jego odmian należy do grona i do rodziny sportów olimpijskich, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie w wydaniu cross country powinny być tak naprawdę uznawane za sporty ekstremalne, ponieważ zagrożenie, wysiłek, ryzyko, umiejętności, które są w nich potrzebne, są no, porównywalne ze sportami sponsorowanymi przez Red Bulla, czy tymi, które niegdyś wchodziły do programu X Games. Tak to jest. To jest jakiś tam wybór, myślę, ludzi, którzy decydują się na wyczynowe uprawianie kolarstwa. To jest wybór i ryzyko, które przez wielu jest gdzieś tam odsuwane. Bo wszystkim nam, bez względu na to, czy ktoś ma licencję World Tour, czy licencję Elity, czy licencję Masters, gdzieś tam nam wszystkim się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni do momentu, kiedy śmiertelni się stajemy, albo przynajmniej obcujemy z naszą zniszczalnością, z tym, jak tak naprawdę jak wrażliwymi organizmami jesteśmy, mimo tego, że jesteśmy w stanie podejmować bardzo duże ryzyko i znosić bardzo duże obciążenia. W związku z tym, przez to, w jak ekstremalnym terenie i tak wyścig dookoła krajobasków wliczyłbym do tych imprez rozgrywanych w ekstremalnym terenie z ekstremalnymi wyzwaniami ze względu na jakość dróg, ukształtowanie terenu, pogodę, a także stawkę zawodników, która tam się ściga, która powoduje, że ten wyścig zawsze jest bardzo dynamiczny, pełen ataków, walki, na noże niemalże. Zaliczyłbym do tego grona, do podobnego grona co wyścigi brukowane, do podobnego grona co klasyki w Ardenach. Tutaj poza właśnie taką podstawową infrastrukturą podczas klasyków w Ardenach bardzo duże znaczenie ma infrastruktura drogowa, mała architektura, te wszystkie elementy, które na co dzień mają zwiększać bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów. W tym wypadku wyścigi w Holandii czy w niektórych regionach Belgii są no, dużo bardziej wymagające dla kolarzy wyczynowych, ponieważ cała ta infrastruktura zwiększająca bezpieczeństwo rowerzystów, realnie rzecz ujmując, zmniejsza bezpieczeństwo kolarzy i zwiększa ryzyko, jakie muszą podejmować. Tutaj myślę, że sztandarowym przykładem jest wyścig Amstel Gold Race. No o wariactwach takich właśnie jak Paris-Roubaix z jazdą po kamolach, zjazd z Kemmelbergu na Gandawa we Welgem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj już nawet nie ma co wspominać, ale tam dodatkowo dochodzą tłumy kibiców przy tych wąskich drogach, dochodzą rowy melioracyjne, dochodzi nie najlepsza nawierzchnia, dochodzi wiatr. W związku z tym to są również wyścigi, które co roku, tutaj warto podkreślić, co roku zbierają swoje żniwo. To znaczy w zasadzie co roku po wiośnie, czyli po sezonie klasyków, po wiosennych etapówkach, po Paryż-Nicea, po Tirreno Adriatico, po Baskach, no z grona faworytów do albo właśnie do klasyków, do kolekcjonowania kolejnych seryjnych zwycięstw w monumentach, ale także do kandydatów, jakby wśród kandydatów wielkich turów, to grono topnieje wraz z kolejnymi dniami, tygodniami, miesiącami. Podobnie zresztą jest w wielkich turach. W zasadzie nie ma wielkiego turu, którego pierwszy tydzień przeżyłoby pełne grono faworytów, tych zawodników, których przed startem typujemy do miejsc na podium, do miejsc w czołówce, jako zdobywców koszulek, bo zawsze są jakieś kraksy, zawsze ktoś upada ze swojej winy, z winy innych, z winy chaosu, presji i wielkiej prędkości. No i właśnie, niestety tak to jest, natomiast warto podkreślić, że słowo presja pojawiło się tutaj wiele razy. Kolarze są pod ogromną presją obecnie. W kolarstwie jest przynajmniej w teorii trochę więcej pieniędzy, budżety są coraz większe, wyścigi są transmitowane w zasadzie w całości, media społecznościowe są wszędzie, nawet jeśli nie ma oficjalnego przekazu od startu do mety. To materiały w zasadzie z każdego incydentu
są filmowane smartfonami przez kibiców. W związku z tym realnie mamy całe wyścigi dostępne i zawodnicy są pod obserwacją, chcą cały czas jechać jak najlepiej. Tutaj Peo Bilbao po tej kraksie w Kraju Basków powiedział, że no generalnie to jadą jak szaleni. Jadą super szybko. Ten zakręt, o którym mowa, on był znany, on był oznakowany, może oznakowany był nie w 100% najlepiej, ale on był znany jako miejsce trudne. No i mimo to kolarze podjęli decyzję, żeby jechać tam 15, 20, 25 km na godzinę szybciej niż można byłoby go pokonać bezpiecznie, bo on ma złą nawierzchnię, tam są korzenie wyrastające pod nawierzchnią, tam jest jakiś żwir, jest złe wyprofilowanie. Tych złych elementów na tym zakręcie jest bardzo wiele. Można właśnie w tym miejscu można zadać pytanie, czy nie należałoby pokonać, poprowadzić trasę trochę inaczej, jeśli wiemy, że takie miejsce jest. Tym bardziej, że to nie jest żadne miejsce kultowe. Tam nie ma kibiców, to jest stosunkowo szeroki zjazd. Tam nie powinno być żadnej selekcji, w związku z tym realnie rzecz ujmując, takie miejsce na trasie znajdować się nie powinno. Bo nawiązując troszkę do tego, że mówimy o kolarstwie jako o sporcie ekstremalnym, no to jednak zdając sobie sprawę z wyzwań, zdając sobie sprawę z ryzyka, z niebezpieczeństwa, jeśli ono jest jakoś znane, spodziewane, wszyscy się do niego przygotowują, no to można mówić o jakimś minimalizowaniu strat. Pewnym rodzajem minimalizowania strat był pomysł postawienia tej szykany przed laskiem Arenberg, który ostatecznie przez sposób, w jaki wyścig był rozgrywany, w jakim tempie był rozgrywany, okazało się, że ona nie do końca była potrzebna. No ale fakt, że jakby tradycja została złamana, że nowy element zmieniający troszkę układ sił na kluczowym odcinku Paryż-Roubaix został wprowadzony z myślą o bezpieczeństwie, bez względu na to, czy sam pomysł, czy raczej egzekucja tego pomysłu, czyli postawienie szykany w takim miejscu, to jest dobry pomysł. Ale fakt, że myśli się o tym, żeby właśnie mamy kultowe miejsce, które jest niebezpieczne, ale jest nieodzownym elementem trasy kultowego, legendarnego wyścigu, no to zróbmy tak, bo żyjemy w XXI wieku, zróbmy tak, żeby przynajmniej, skoro to musi być, zróbmy tak, żeby to się obyło z mniejszymi stratami. Podobno w przyszłym roku będzie dojazd do Arenbergu, będzie nieco inny i generalnie ma być troszkę bezpieczniej, bo właśnie to jest w dyskursie publicznym. Mówimy o tym, rozmawiamy o tym, wypowiadają się na ten temat kolarze, wypowiadają się reprezentanci kolarzy. W związku z tym, tak, to jest cały czas rodzaj postępu. Rodzajem postępu jest to, że mamy te barierki i zabezpieczenia boplanu, które pojawiły się mniej więcej równolegle z wypadkiem na Tour de Pologne. Mamy te oznakowania świetlne od Safe Cycling, pokazujące wysepki, pokazujące zakręty, miejsca niebezpieczne. To jest wszystko bardzo duży postęp. Ale właśnie myślę, że bez względu na to, jak duży postęp wykonamy, to te wypadki nadal będą się niestety zdarzać. Kolejnym elementem, który tutaj już zależy wyłącznie od czynnika ludzkiego, jest nie tylko to, jak kolarze jeżdżą, ale jak kolarze są pilnowani przez sędziów, przez komisarzy. To znaczy, dopóki komisarze i sędziowie będą w sposób no troszkę taki uznaniowy decydować o relegacji na ostatnie miejsce w grupie albo w ogóle wykluczeniu z wyścigu kolarzy stwarzających niebezpieczeństwo podczas finiszy, tak długo to niebezpieczeństwo będzie stwarzane. I tutaj no póki co Mathieu van der Poel i Jasper Philipsen nie byli karani za swoją troszkę bandycką, jakby na to nie patrzeć, jazdę na finiszach. Gdy Van der Poel rozprowadza Philipsena, w tym roku mieliśmy między innymi polemikę między Philipsenem a Timem Mellierem, ale takich sytuacji było bardzo wiele na zeszłorocznym Tour de France na przykład. Dopóki no, największe gwiazdy nie będą traktowane na równi, a z drugiej strony, kiedy raz na jakiś czas nie będzie pokazowych dyskwalifikacji, jak w przypadku Petera Sagana z Tour de France, no to tak długo jakby będą ci, którzy będą próbowali przeciągać granice i sprawdzać, na jak wiele można sobie pozwolić, a gdy będzie jakiś pech, no to będziemy oglądali takie sytuacje jak ta, którą obserwowaliśmy w Katowicach, bo w Katowicach tak, Hrenewegen jechał bandycko, spychał Jakobsena i tak dalej, i tak dalej. To jest sprawa, która była rozstrzygana wiele razy, ale warto ją teraz
przywołać. Natomiast fakt, że ta jazda i ta bandyterka miała tak poważne konsekwencje, wiąże się z całą masą innych elementów, które doprowadziły do tego, no, że Jakobsen doznał naprawdę bardzo, bardzo poważnych obrażeń i cudem jest, że znów się ściga w zawodowym peletonie. Więc tutaj jakby organizatorzy wyścigów i zawodnicy powinni być traktowani na równi konsekwentnie, bez względu na rangę wyścigu, na swoją własną rangę, na nazwisko, na poziom gwiazdorstwa przez komisarzy UCI, jak również no, powinni być właśnie, tak jak wspomniałem, traktowani na równi organizatorzy, bez względu na to, czy to jest wyścig dookoła kraju Basków, Tour de Pologne, czy Tour de France. Więc to jest kilka takich uwag. No i na koniec jedna myśl związana z transmitowaniem tychże wypadków. Tutaj ta dyskusja była również postawiona na dość takim wysokim poziomie emocji, ale i merytoryki. Ja osobiście byłem po tej stronie osób, które się postanowiły wypowiedzieć na temat kraksy w kraju Basków, bo byłem na początku oburzony tym, że no, Eurosport, który poniekąd tylko dostaje sygnał od producenta tego sygnału z Hiszpanii czy tam z kraju Basków, bo myślę, że nie należy mówić o Baskach per Hiszpanie. Natomiast no, byłem oburzony, że to jest pokazywane z tak bliska, tak długo, że kolarze cierpiący, poranieni, nie wiadomo w jakim stanie, czy nie są sparaliżowani, czy są żywi, że tam są pokazywane zbliżenia. Byłem oburzony tym, że na twitterowym, tam x-owym profilu wyścigu dookoła kraju Basków moment upadku jest reprodukowany z podłożoną dramatyczną muzyką, co brzmi z jednej strony poważnie, a z drugiej strony komicznie, bo sugeruje no, jakąś memiczną reprodukcję takiego nagrania. I byłem tym oburzony, mając w pamięci kolejne przypadki z przeszłości, wliczając w to przypadki śmiertelne. Pamiętam sytuację ze śmiercią Woutera Weylanta na Giro d'Italia, kiedy zawodnik no, w zasadzie konał na asfalcie i było to pokazywane przez właśnie również przez Eurosport. Oczywiście Eurosport umywa ręce, tłumacząc się tym, że oni dostają tylko sygnał z zewnątrz, ale nie wiem, no można tak naprawdę się gdzieś wtedy przełączyć. Come on, jesteście korporacją, członkiem grupy Warner Discovery, jesteście no, gigantyczną korporacją. Oczekiwałbym od tak wielkiej korporacji pewnej dozy wrażliwości, a nie umywania rąk i mówienia, my tylko transmitujemy przekaz. Także uważam, że z jednej strony to jest no nie fair też ze strony Eurosportu, który nam to dostarcza. Tym bardziej, że żyjemy w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. W Europie, która no wydawałoby się jest do pewnego stopnia ze względu na wartości, którymi się tutaj kierujemy, na troszkę większy poziom wrażliwości, jest bardziej skłonna do tego, żeby tutaj na pewne rzeczy pozwalać sobie właśnie na przykład na rezygnację z pokazywania pewnych rzeczy. Tym bardziej, że mamy przykłady ze sportów motorowych, z MotoGP na przykład, gdzie w takiej sytuacji, o ile się nie mylę, właśnie, ale tam jest to po stronie producenta sygnału, gdzie no kamery się odwracają od cierpiących zawodników, którzy, powtarzam, nie wiadomo czy żyją. W związku z tym byłem oburzony, ale potem pokazało się wiele głosów. Pokazał się głos Chrisa Hornera, który przypominał sytuację swoich wypadków i reakcji jego wówczas narzeczonej, obecnie żony. Na Twitterze wypowiedziała się rodzina Tymena Arensmana oraz było jeszcze przynajmniej kilka tego typu głosów, że dla najbliższych zawodników, którzy uczestniczą w kraksie, zanim dostaną oni informacje od drużyny, od menadżera drużyny, czy od kogoś bliskiego, ewentualnie potwierdzenie ze szpitala, to dla nich ważna jest informacja, aby wiedzieli, czy taki zawodnik rusza się, żyje, funkcjonuje i z tego się wyliże. No bo realnie rzecz ujmując, tak jak wspomniałem na początku, obecnie zawodnicy
są w stanie wyjść z najstraszliwszych kontuzji, czego przykładem jest Egan Bernal, który tej wiosny naprawdę prezentuje się dobrze, mimo że od jego straszliwej kontuzji minęły już ponad 2 lata, ale wrócił i ma się całkiem dobrze. Czy wrócił na poziom pozwalający mu wygrywanie wielkie tury, trudno powiedzieć, ale jest to poziom, który umożliwia mu walkę o podium wyścigów tygodniowych, co już jest bardzo dużym osiągnięciem. Osiągnięciem, które na razie jest poza możliwościami Chrisa Froome'a, który gościł w Polsce na targach rowerowych, był gościem Ekoi, który no realnie rzecz ujmując po kraksie na zapoznaniu z trasą, nawet nie podczas wyścigu, po zapoznaniu z trasą jazdy na czas na kryterium du Dauphiné, nie wrócił do pewnej sprawności, nie wrócił do pełnego performansu. Przypomnijmy, że kontuzja biodra i kontuzja łokcia tak naprawdę zakończyły karierę Josebe Belokiego, to Tour de France 2003. No i nie wolno zapominać, że zawodnicy tacy jak wspomniany Wouter Weiland, jak Andrej Kiwilje wcześniej, umierali na drogach, na szosach europejskich wyścigów i wielu, wielu innych zawodników. Warto w tym momencie jeszcze wspomnieć o tym, że mamy coraz więcej wypadków na treningach, coraz więcej poważnych wypadków na treningach. Ostatnio poważnych obrażeń doznał Lennart Kemna. Są to również wypadki z udziałem kierowców samochodów, którzy wciąż jeżdżą okrutnie, bezczelnie i brutalnie, tak naprawdę no, polując czasami bezmyślnie, czasami intencjonalnie na kolarzy, rowerzystów w miastach. To jest temat na zupełnie inny materiał, chociaż jest wiosna i w mediach zapewne będą się pojawiały takie, które równocześnie będą symetrystycznie próbowały zrównywać winę rowerzystów i kierowców, co jest w ogóle absurdem, ale tak jak mówię, to jest temat na inną rozmowę. Także tych tematów związanych z bezpieczeństwem uprawiania kolarstwa jako dyscypliny, nie tylko jako kolarz z licencją zawodową, jest bardzo wiele. Myślę, że warto o tym rozmawiać w miarę możliwości, mimo wszystko tonując emocje, a z drugiej strony będąc świadomym swoich praw i tego, że nie można ważyć jazdy samochodem, jazdy rowerem ze względu na zagrożenia, jakie można i konsekwencje tych zagrożeń, jakie można spowodować. Tak czy inaczej, jeśli chodzi właśnie o wyścigi, jest widoczny proces poprawy warunków pracy kolarzy zawodowych, natomiast to wciąż jest za mało. Z drugiej strony należy to ważyć w jakiś sposób, no między między współczesnymi dokonaniami i zdobyczami cywilizacyjnymi, jakim po prostu jest prawo pracy i jakieś podstawowe BHP, a z drugiej strony trzeba to ważyć i iść na pewien kompromis, ponieważ tak jak wspomniałem, no kolarstwo tak czy inaczej jest sportem ekstremalnym i deekstremalizując je będziemy pozbawiać go pewnego rodzaju charakteru, więc to po prostu trzeba w jakiś sposób wyważyć, podobnie jak należałoby wyważyć reakcję na tego typu wydarzenia. Ja osobiście po tegorocznym wyścigu Kraju Basków nauczyłem, że to święte oburzenie sprzed ekranu związane z pokazywaniem ofiar wypadków na wyścigach kolarskich jest moim oburzeniem prywatnym, natomiast są ludzie dużo ważniejsi ode mnie, jakimi są bliscy poszkodowanych zawodników, którym może zależeć na tym, aby mieć informację od razu dotyczącą jakąkolwiek informację dotyczącą stanu zdrowia ich bliskich, a oczekiwanie wiele godzin na kontakt ze szpitala czy ze strony drużyny to może być dla nich za długo. Także moi drodzy, zostawiam Was z tym materiałem. Nie ma on zdjęć celowo, ponieważ jednak mimo wszystko będę po tej stronie, aby nie epatować cierpieniem. Natomiast zachęcam Was do dyskusji. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.